Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Wiedźmin 2. Cały czas błądzę po tej kopalni i próbuję się jakkolwiek odnaleźć. Tu mi coś lśni. O! O, proszę. Znalazłam tą trzecią część tego. I kolejny klucz, moi drodzy. Zaraz cały czas próbuję. I co by ten klucz mógł tak właściwie otworzyć? Już nawet nie pamiętam. Zaraz. Próbują tak. Czyli tak, tutaj nic. To musimy chyba wrócić gdzieś. Niestety mniej więcej kojarzę miejsce, w którym były jakieś zamknięte drzwi. Ale żebym to ja miała jakoś specjalnie dużą pewność siebie w kwestii tego, gdzie, co i jak, to kiepsko. Dobra, tu... A, cholera. Staram się iść po tych pułapkach, w które już wpadłam wcześniej. Więc... Cholera, no. Tutaj nie wiem, co ja poczyniłam, czego ja nie zrobiłam, tu coś jest. Nie ma żadnej szczeliny. Ja kręcę mu się w kółko, tak? Dobra, to chodźmy tym tunelem cały czas, licząc. Nie wiem, czy ta szara strzałka, ona mi coś tak jakby pokazuje. I nie wiem, być może pokazuje coś... Kierunek? Czy to jest za naiwne liczenie na to, że właśnie strzałka pokazuje mi kierunek, co? Wyglądałoby na to, że mam iść... Tu? Naprawdę nie wiem, gdzie idę. Dobra. Idę stąd. I w której części kopalni mnie jeszcze nie było? Tu jest chyba wejście, tak? Czyli... Nie wiem, no... Nawet jakbym miała się zaraz jakoś wrócić do początku tego miejsca, to też w sumie może jakoś to by mi pomogło się odnaleźć. Tak to kiepsko. Co to było? Światło, nie chcę światła. Jeszcze sobie jakoś radzę. Powiedzmy, że tu. Zaraz, bo ja się znowu zagubiłam zupełnie. Są drzwi. A, które już wcześniej otwierałam. Jak teraz pójdę tu, to gdzie jestem? Nie wiem, tu gdzieś może w prawo powinnam iść?
Tu? Chyba mnie tu wcześniej nie było, co? Czy co? Czy to jest wyjście z kopalni? Cholera, to jest wyjście. Ale, dobra, taka wiedza, to pójdziemy tu tym razem. Bo wydaje mi się, że mnie mogło tam nie być. Chociaż to wszystko wygląda tak samo. Ja już... nie wiem. Okej. Mamy tak i dwie drogi do wyboru. Czyli... idziemy... tu? Nie wiem, czy tu byłam, czy nie. Byłam. Ale nie wiem, czy odpowiednią tą szczelinę jakąś tu na pewno zawaliłam. Czyli nie tutaj. Tutaj. I spróbujmy teraz w prawo. Bo być może dopiero teraz mamy miejsce, znaczy klucz do jednego tam jakiegoś miejsca. I teraz spróbujmy iść prosto. Wydaje mi się, że już tu byłam. Ale że ciągle pojawiają się potwory, to pojęcia nie mam. To zgodnie z moją logiką, no to skoro już tu byłam i szczelinę zawaliłam, to chyba nie powinno ich tu być, co? Uciekamy Geralt. Czyli to nie tu. Mamy jeszcze po prawej jakiś tunel. Nie wiem, czy w nim byłam. To tutaj coś. Być może to są drzwi, do których wcześniej klucza nie miałam. Albo i nie. Znowu się Nilsen otwierały. Pięknie. Dobra. I tak, widzę dużo drzwi w tym miejscu. To pytanie, czy to są te, o które mi to różnie z tym może być niestety. Zobaczmy. Możesz Geralt sprawdzić chociaż? Jest! Jest. Ciekawe, czyje te skrzynie. Mnie tam ciekawi, co w nich jest. Rudy, żelaza, nie... o, światło. Dobra, czyli... no to tak... nie urządziło mnie to zbytnio, co? Nie wiem, gdzie tu są jeszcze jakieś szczeliny do zawalenia? Jakaś cała moja logika podpowiada mi, że to gdzieś tu powinno być. Ale nie wiem, naprawdę. Tu coś było, a nie, do przeszukiwania. Czyli zakładam, że tam już coś zrobiłam i teraz... Hmm.
Nie wiem, gdzie biegną. Nie lubię takiej niewiedzy, ale... A macie... Ale ładnie! Nieźle, Geralt, jestem z ciebie dumna. Tylko tyle ich się tu nazbierało, że... Aż mi wygląda to... Na odpowiednie miejsce, tak. Tylko, że dalej nie wiem, czy to może jakaś ślina jest. Ała, dostałam. Jezu, krew się leje, że hej. A, jeszcze jeden. One skądś tu muszą wyłazić. I tak chyba wyłączą wam nagrywanie. I rozejrzę się w tym miejscu bez was, bo... Nie wiem, czy to ma sens, byście oglądali, jak się tak bez sensu tu gubię. Chociaż jeszcze spróbuję tędy przebiec, nie wiem, gdzie biegną. No właśnie, więc wracam do was, jak coś znajdę. Okej, ludziska, jestem z powrotem i wyświetlił mi się napis drzwi otwarte kluczem. Czyli jestem tu i obstawiam, że tu mnie jeszcze nie było. I tak, znowu... Medalion drży. Kolejnego kota wypiłam. Uważyłam go wcześniej, rzecz jasna. I chyba jestem na dobrej drodze, tylko nie wiem do czego. O rany, co to jest? Po moim pierdzie błagał mi, żeby cię dobił. Dobra, zabij. Trupem cudny. Nie wiem, na co ja trafiłam tutaj. Przygotujcie się. O rany. Mogłam się bardziej chyba przygotować. To coś wielkiego i widzę się szykuje jakaś walka konkretniejsza. A ja myślałam, że sobie tego szczepię na lato. No, to sobie pomyślałam, nie? O nie, myślałam, że tam wokół przebiegnę i uda mi się jakoś to lepiej rozegrać. Ale też myślę. Nie jest to aż taki trudny przeciwnik, jak myślałam. Bierzemy zielsko i wynosimy. O! Zielsko się znalazło, fajnie. Tylko, że... O! Jest, jest! Możemy też tunel zawalić, super! Czyli jest! Jest, jest, jest! Mamy wszystkie trzy, nie spodziewałam się już zwątpić tą żyłą. No i na szczęście mamy też ten nieśmiertelnik. A weźmy go więcej. W sumie nigdy nie wiadomo, ile go się przyda. Magiczny artefakt. Co tam, Geralt? Musimy zorganizować jakiś ochlaj. No właśnie, to oznacza, że już mamy ten nieśmiertelnik i mamy do Filipy wracać. Wow. No, to tak, tak, już wracajmy. Dobra, Geralt. Wygląda na to, że już posprzątane. Dzięki za pomoc, Zoltan. Nie ma o czym gadać. Zabawa była przednia. Do ślizania się po dupach, czas napić się wódki. A ja najpierw sprawdzę, czy moje hendozonko jeszcze czeka. Tylko nie dup za ostro, żeby ci sił zostało na wódkę z kompanami. Uroczy są.
A ja mam zamiar odebrać nagrodę. Bo wiadomo, nie ma nic za darmo, moi drodzy. Tu jest kopalnia, więc nie chcę tu być. I leje deszcz. A, ciekawe, czy to jest po prostu dla fabuły tak przewidziane? Czy może pogoda w tej części Wiedźmina jest... Oreny! Jest zmienna, że tak powiem, niezależnie. I jakoś losowo się to zmienia, nie wiem. Nie wiem, gdzie ja teraz błażę, co ja zwiedzam i co ja zaraz okradam. Jakiż to powód każe ci przeszkadzać księciu Edirn? Mam kilka pytań. A dlaczego uważasz, że na nie odpowiem, zamiast poszczuć cię psami? Bo wasza książęca mość ma wystarczająco dużo wrogów. Tutaj, za granicą, w Wengenbergu. Problem sukcesji nie jest tematem, który omawia się z wędrownymi zabójcami potworów. No właśnie. Czemu nie? Mówi się o tym w karczmach. Podobno nawet Kat z Wengerbergu zgłosił pretensje do tronu. Moja cierpliwość ma swoje granice i tylko szacunek dla panienki Saski pozwala mi pohamować gniew. Do rzeczy albo precz mi z oczu! Nie zmieniaj tematu, książę. Niech będzie. Odłóżmy na bok uprzedzenia i przez moment porozmawiajmy jak równy z równym. Wyjaśnij mi zatem, co robisz z dala od stolicy, zamiast koronować się w Wengerbergu. Niestety nie mam tak silnej pozycji. Ojciec rozbisurmanił szlachtę i wielkie rody uznały, że w tej ciężkiej dla królestwa godzinie mogą sobie pozwolić na bunt. Masz niepodważalne prawa do tronu. Edirn stało się krajem bezprawia. Rządzi ten, kto ma siłę, za kim idą ludzie. Zamierzam udowodnić, że jestem godny korony i upomnieć się o swoje. I wrócić do Wengerbergu w chwale bohatera. Rozumiem. To będzie mnóstwo okazji. Nie podoba mi się twój ton. Jezu, jaki czepialski. Próbuję ustalić, skąd wzięła się upiorna mgła. Co dokładnie wydarzyło się tu 3 lata temu? Czarodzieje Henselta dopuścili się ludobójstwa. Dla rycerstwa, dla wszystkich ludzi honoru nastał czarny dzień. Ale właśnie dzięki honorowi wytrwaliśmy. Nie było klęski, nie było zwycięstwa. Honor stanął przeciw podstępowi. Cnota przeciw czarnej magii. Brałeś udział w bitwie? Ojciec został w stolicy, miał bronić Wengerbergu. Ja ruszyłem w pole. Chciałem zatrzymać Henselta, zanim przeprawi się przez Pontar, ale nie zdążyłem. Postanowiłem więc przyjąć bitwę pod Wergen. Wojsko Henselta było wyczerpane. Pewnie zwyciężylibyśmy, ale zdarzyła się rzecz haniebna. Henselt miał przy sobie czarodziejów, a ci zdradziecko rzucili na pole bitwy zaklęcie. Z nieba spadł deszcz ognia, niszczący, zabójczy żar, który przerwał bitwę. Zebrałem niedobitki i wycofałem się w głąb kraju. Żołnierze byli przerażeni, ale Henselt nie kwapił się do ataku. Pewnie... Tylko mistrz magii mógł rzucić tak potężne zaklęcie. I przypuszczam, że nie w pojedynkę. Pamiętam Sabrinę Glevisig. Widziałem przez płomienie, jak obserwuje pogorzelisko z wysokości konia. Pamiętam ją, w myśliwskim stroju, wyprostowaną, beznamiętną. Sabrina... doradczyni Henselta. Była. Za tamto zaklęcie skazał ją na śmierć. Kedweńczycy piekli się w zbrojach tak samo jak my. Wiesz, o czym myślałem, gdy rozpętało się piekło? Co wydało mi się zdumiewające i poniekąd zabawne? Gdy ruszaliśmy do walki, zaintonowaliśmy naszą pieśń po edirnisku. Tamci śpiewali swój kedweński hymn do krewę. Ale gdy z nieba spadł ogień, wyliśmy z bólu wszyscy jednakowo. Po ludzku. Ogrom cierpienia na moment zbratał dwa zwaśnione narody. Nie pomogłeś mi. Nadal nie wiem, skąd wzięła się upiorna mgła. I ja tego nie wiem. No dobra. Potrzebuję królewskiej krwi. Jak wiesz, jeszcze nie zostałem koronowany. Ale w twoich żyłach płynie krew przodków monarchów. Owszem, lecz to nie znaczy, że będę jej upuszczał dla jakiegoś włóczęgi. Jesteś wiedźminem czy wampirem? Jest mi potrzebna do ratowania Saski. A mnie jest potrzebna do życia. Nie przychodź do mnie z tak bezczelnymi propozycjami. No bez przesady, przecież... Przecież no, nie prosiłam go, żeby wziął się zabił. Tylko... Dobra, w sumie nie wiem, ile tej krwi potrzebujemy. O, jaka fajna leżanka. Też chcę taką. Chociaż trochę bym się na takiej pognieździła. Ach, ten posąg.
to się kłóci z jakimkolwiek moim poczuciem, jakby to powiedzieć, ładu. Dobra, wciąż szukamy Cecila. Jejku, gdzie on może być? To jest ten pokój narad. Ładnie to wygląda klimatycznie. Ale nie wydaje mi się, żebym miała tu czego szukać. Kojarzę gdzieś, że ten Cecil... Właśnie jak szłam na naradę, czy po naradzie, on gdzieś tam był. Tylko już teraz to ja wam nie powiem, gdzie enklawa ludzi. To chyba nie do końca tu, gdzie chciałam być. No właśnie, tu jakaś chata. Nie wiem, może mapa jakoś sytuację mi rozjaśni. Czyli powinnam... O Jezu, ja mam to wszystko jakoś przejść, całą tą mieścinę? Osadę w sumie, nie wiem jak to nazwać. Pozdrawiam. Masz coś do powiedzenia ciekawego? Nie, to nie. Dobra, chodźmy tam, skąd wracają krasnoludy. Razem troszeczkę zbieractwem się zajmiemy. Mam nadzieję, że nie kręcą się w kółko, bo to by było smutne. Zaraz. Nie wiem, jak pójdę tu... Tak, tędy się właśnie chyba jakoś przechodziło takim półtunelem i tu wcześniej było mnóstwo krasnoludów. Tylko, że teraz żadnego nie widzę. Super. Super, super. Ale może tu pod zadaszeniem? Tak, to by było całkiem logiczne. Ale... Nie wiem, moja logika, a logika gier... Często trochę się różnią. O, mogłam coś przeszukać. Lubię oreny, nieważne czy przeznaczone dla mnie, czy nie. Tutaj... No. Dobra, śpiącego Cecila ograbimy najpierw. Modywny naszyjnik, pewnie za wiele wart to nie jest. Dobra, pogadajmy z nim. O, możemy grać w kości. No najpierw Długo jesteś starostą? Trochę. Mój poprzednik zginął 3 lata temu. Byłem jednym z jego doradców. Orientowałem się w całym tym cyrku. Powiedziałem więc, że póki co będę zarządzał. Nie było sprzeciwu. Zajmuję się głównie handlem, podatkami, organizuję różne rzeczy. Wszyscy i tak słuchają wyłącznie... To chyba pierwsza tak. opodatkowana rewolta. Rewolucyjnymi hasłami ani się nie najemy, ani nie wzmocnimy murów. Ale spokojnie, Stenis i szlachta nie dostaną od nas złamanego orena. A co myślałeś? Książę tylko czeka, żeby się dobrać do naszego no tak, skarbca. To rozsądne. Jestem pewien, że kieruje nim wyłącznie troska o poddanych. Czyli cóż... Zabiliśmy większość trupojadów. Jak to większość? Zejście na niższy poziom zostało zawalone. Nie wydostaną się. Za jakiś czas pomrą, to wznowicie pracę. Dzięki ci, Wiedźminie. Całe Vergen jest ci wdzięczne. Masz tu swoją część. Chivaj, Skax i Zigrin dostaną tyle samo. O, to uczciwe. Jakieś buty z utwardzonej skóry? Co? W ogóle książki mamy, całe mnóstwo książek. Znaczy rzeczy do czytania ogólnie. Nie mam parę talentów do rozdania, to w ogóle może pomedytujemy sobie tutaj. I właśnie, talenty, bohater, zobaczmy co możemy tutaj. Alchemia, magia. No. Szermierka, ważna rzecz, żywotność. A, muszę tutaj... To się przyda. To na pewno. Tak, lubię ładować w żywotność.
Mhm. I to też mi się podoba. Ale może bez przesady. Troszeczkę w magię też by trzeba było chyba się skupić. Nie wiem w sumie, jaki ja tutaj używam najczęściej. No w sumie. Zasięg. Dobra, to się przyda też. O, świetnie. Czuję się chyba usatysfakcjonowana. I myślę, że to jest dobry moment na koniec odcinka, więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.